Nagrywanie wilków jest najtrudniejsze. Nawet rysie nie są tak trudne. Wilki są po prostu niezwykle inteligentne. Szczenie wilcze jest równie inteligentne jak najmądrzejszy pies na świecie. Dlatego jest tak bardzo trudno zdobyć ich zaufanie. Ja teraz powiem, jak mi się udało to ostatnie ujęcie. A pracowałem nad nim 2,5 roku. To 2,5 roku to jest właściwie zdobywanie zaufania. Zdobywanie zaufania i zapisywanie się w umyśle wilka jako osoba nie niebezpieczna, czyli neutralna. Jak to robiłem? Najpierw otropiłem wilki w lesie. Wiedziałem, gdzie chodzą, wiedziałem, gdzie można je spotkać. Później zakładałem takie zwykłe wideopułapki, żeby nauczyć się ich zwyczajów. Którędy chodzą, o której przychodzą do wodopoju, gdzie są ich legowiska dzienne. Jak już miałem dostatecznie dużo informacji, a las jest ogromny, ich terytorium jest ogromne. Niektórzy uważają, że wilk potrafi w ciągu jednej doby przebiec po lesie 200 km. Co ja mogę zrobić? Mogę się zaznaczać w ich pamięci. Jeżeli pójdę w jedno miejsce i zacznę filmować, one nabierą podejrzenia. Muszę przyzwyczaić ich do swojej obecności, do swojego zapachu. Więc jeździłem rowerem, jeździłem samochodem po lesie, chodziłem pieszo i robiłem tak zwane piątki. Co to jest piątka? To jest dłoń przystawiana do ziemi. Ta ilość potu, która przedostaje się przez pory w dłoni, jest kilka tysięcy razy większa niż próg wyczuwalności nosa wilka. On nawet jak tydzień później, 2 tygodnie później, ulewę później przyjdzie na to miejsce, to on czuje doskonale mój zapach. I ten zapach zaczyna się powtarzać. On znajduje w jednym miejscu, w drugim, w trzecim, ale nigdy nie ma złych skojarzeń. I tak zacząłem robić. Zacząłem chodzić i powoli przyzwyczajać je do swojego zapachu. Pierwszy kontakt wzrokowy to był 2 lata temu. Widziałem tego basiora, który miał jeszcze wtedy taką kryzę dookoła. On po prostu złapał się na wnyk. Wnyki to są takie pętle, zazwyczaj z drutu albo z linki stalowej. Często giną zwierzęta. On był na tyle silny, że się z tego wyrwał, ale rana była potężna. Potężna, krwawa rana dookoła szyi. I po pewnym czasie sfilmowałem go w tym wilczym bagienku. Pierwszy raz. Jeszcze wtedy stosowałem zapachowe ślady innych wilków, czyli odchody innych wilków kładzione pod kamerę po to, żeby podszedł bliżej, żeby powąchał. Powiedziałem, że basior jest na tyle terytorialny, na tyle panuje nad tym swoim terenem, że będzie chciał sprawdzić, co to było. I rzeczywiście, ale prócz basiora podszedł także łoś, który powąchał te odchody, ale dzięki temu było wyraźnie widać już zabliźnioną tą ranę na szyi. Z jednej strony szkoda, z drugiej strony dzięki temu byłem w stanie go zawsze i wszędzie rozpoznać. I rok później, czyli w tym roku, jak spotkałem go na tym samym bagienku, wiedziałem, że to jest dokładnie ten sam osobnik. A dlaczego to bagienko? Tu jest uprawa leśna, przy której stoimy. 400 metrów dalej, w tej właśnie uprawie, wilki mają swoją ostoję. A dlaczego w uprawie? To jest obszar lasu, duży obszar, 800 metrów na 200, ogrodzony siatką, gdzie nie wchodzą ludzie, czyli mają zupełny spokój. Zostawiałem tam ślady zapachowe. Na początku bez żadnych kamer, fotopułapek, nic. Po prostu chodziłem i zostawiłem piątkę. Zostawiłem też koszulkę 200 metrów dalej, gdzie przy takim silnym wietrze to jest tak intensywny zapach, jakbym, nie wiem, baner postawił wielki z napisem albo krzyczał przez megafon, że nadchodzę albo jestem tam. Ale nie przypuszczałem, że uda mi się wreszcie przełamać ten ostateczny opór. Czyli jak doszedłem do wniosku, że one się przyzwyczaiły do mojego zapachu. Zacząłem stosować zwykłe fotopułapki, żeby wiedzieć, o które one przychodzą do wodopoju, którędy chodzą, żeby nauczyć się je rozpoznawać. Ale jakość fatalna. To zapomnijcie. Włączenie kamery na 12 godzin. Naprawdę jest banalny, prosty sposób. Najlepszy, najskuteczniejszy. Mała kamera, akumulator żelowy zasilany przez mikro USB, przykręcana do kamery, idę jeszcze w nocy, włączam i jak się robi ciemno, wyłączam z powrotem. Dlaczego małe kamery? Po pierwsze, mogę sfilmować dzikie zwierzęta bez stresu. Ja bardzo nie lubię płoszyć zwierząt. No kto lubi? Psychopaci lubią płoszyć zwierzęta. To jest ich świat, one tutaj mieszkają, to jest ich dom. No nie można z butami przychodzić do domu, kopać w drzwi i w ogóle jeszcze się obrażać, że nie jestem w stanie sfilmować. Jeżeli on nie wyczuwa tej kamery, jeżeli czuje się swobodnie, to widać na zdjęciach. No zobaczcie, no, te wilki są wyluzowane. Kilka razy zrobiłem błąd. Zobaczcie, mikroport. To jest mikroport, mały mikrofon. Zamocowałem 4 metry od tej kałuży, może przesadziłem, 3 metry od kałuży mikroport, żeby było słychać chlapanie językiem wody, jak one piją. Taka mała pchełka wystarczyła w zupełności, żeby, no spójrzcie na to nagranie. One się wyraźnie są, mają dyskomfort, wyraźnie się tego boją. Nie patrzą w stronę kamery mojej, tylko boją się tego czegoś. To już wystarczyło, żeby je przestraszyć. To są bardzo wrażliwe i mądre zwierzęta. Więc zrezygnowałem z mikroportu,
używam tylko jednej kamery, którą przykręcam zawsze w tej samym miejscu. Jeżeli jej nie ma, jest atrapa, tak żeby one wiedziały, że ten kawałek plastiku zawsze tam jest przykręcony do drzewa. No i wreszcie się przełamało. Przełamało się na początku przez basior, wiedziałem fajnie, jest, przeżył. Potem przyszła wadera. Wadera, czyli matka. Nie lubię nazywać wilki basior, wadera. To jest po prostu matka i ojciec. One są bardzo rodzinne. To jest rodzina. To wymyślili sobie myśliwi, wadera, basior, żeby, ach, zabiłem waderę. No, to nie brzmi jak zabiłem matkę, prawda? Trochę inaczej. Jak wilczyca przychodzi, decyduje się, żeby zostawić swoje młode, które karmi mlekiem, i przychodzi w biały dzień, nie boi się mojego zapachu, to już osiągnąłem bardzo wiele. Dlaczego? Dlatego, że ona doskonale zdaje sobie sprawę, że jej śmierć lub jej kalectwo oznacza śmierć tych szczeniąt. Po prostu ona je karmi mlekiem. Tylko i wyłącznie jedyny pokarm, który mają, to jest mleko. I dlatego jest tak ostrożna. Wszystkie inne wilki to są 100 razy mniej ostrożne niż ta jedna wilczyca. Także jak ją zobaczyłem, wiedziałem, już mnie tolerują. Bo chodzi o to, żeby ten bagaż, który my ludzie mamy na swoich plecach, bagaż, który nam robią myśliwi, prześladujący wilki przez stulecia, żeby to wreszcie z siebie zrzucić, żeby wreszcie nie być źle postrzeganym. I udało się. Udało się, wilczyca przyszła, więc wiedziałem, że prędzej czy później przyprowadzi młode. No i po kilku dniach przyszedł wilk. Basior rozejrzał się, napił się wody, wrócił i po chwili przyszedł z powrotem i z góry zaczęły wyciekać małe wilczki. 6 małych wilczków, wyluzowanych, szczęśliwych. Najpierw podeszły do ojca. Widać, że on raz na jakiś czas się rozgląda, no bo jest taki odpowiedzialny. One zapatrzone w swojego tatę, który mi pokazuje, że tak, to jest kałuża, to się pije. I spójrzcie na to nagranie. Ja jestem przekonany, że one pierwszy raz w życiu widziały wodę. Po prostu całe życie do tej pory piły mleko i pierwszy raz przyszły do wodopoju, żeby zobaczyć, co to jest woda. One są tak zainteresowane, nawet nie potrafią pić. Trochę liżą, trochę wkładają łapy, trochę gonią jakąś żabę dookoła. Bardziej się cieszą z samego wyrwania się z domu niż z tej wody. A on po prostu im pokazuje, on je uczy. Ta nauka w świecie zwierząt jest niezwykła i niedoceniana. No nawet dziki, jeżeli zginie locha, małe nie przeżywają pierwszej zimy. One nie umieją. One muszą się nauczyć. Muszą się nauczyć znajdować pokarm, muszą się nauczyć radzić sobie w życiu. U wilków, które mają tą wiedzę, mają o wiele większą niż my sobie potrafimy wyobrazić. No, tą wiedzę trzeba przekazać, trzeba nauczyć metod polowania, gospodarowania zwierzyną. Jest jeszcze jedno nagranie, które zrobiłem przy okazji wilczycy. To jest zrządzenie losu takie, że gdybym wymyślił, wyprosił, wybłagał, nie wiem, wymodlił, to by się chyba nie udało. Dlaczego? Ja widzę często wilki, które z jeleniami są w takich stosunkach znormalizowanych, bym powiedział. Nie boją się jakoś tak strasznie, nie uciekają. No, nie jest to jakieś takie, jakbym ja zobaczył poborcę podatkowego albo, nie wiem, kogoś jeszcze równie strasznego. Przyszło małe ciele. Takie w kropeczki, z łanią. Biega koło tej kałuży, więc ja sobie myślę, nie ma szans. Po prostu nie ma szans, żeby przyszły wilki, no bo skąd? Skoro są jelenie, nie ma wilków. Są wilki, nie ma jeleni. Taki stereotyp. Mylny, jak się okazało. A to tylko dzięki temu jeleniowi. Każdy by powiedział, tam wściemiasz, kit wciskasz. Ale nie, widocznie tak musiało być. On, ten mały cielaczek, podszedł, zainteresował się kamerą i z tyłu za kamerą rosła trawa. I tam bawiąc się, wyciągnął 2 źdźbła trawy przed obiektyw. Na początku mówię, wyciągnął trawę przed obiektyw, pójdę to usunę. A skąd wiem? Oczywiście, bo mam podgląd na Wi-Fi. No, też o tym mówiłem albo nie mówiłem, ale podgląd na Wi-Fi jest genialny, bo nie trzeba być blisko tej kałuży, a można doskonale wiedzieć, co się tam w środku dzieje. Więc się zastanawiam, co teraz zrobić. No i tak się łamie, bije się z myślami. Jak pójdę, to trochę te moje ślady zapachowe będą zbyt świeże i mała szansa na wilka. Ale z drugiej strony nie ma zdjęć idealnych, nie o to chodzi, żeby wszystko było czyste i bez trawki. Zostawiłem tą trawkę. Fakt, że minęło kilka godzin, ale niewiele, może 3, może 3,5 i przyszła wilczyca. I zobaczcie, to nie jest ściema, to jest ten sam kadr z tą samą trawą. Jest jeleń, za chwilę wilczyca. I one żyją w takiej symbiozie, może nie tyle symbiozie, ale reguły są czytelne. Dużo gorzej jest z myśliwymi i dużo gorzej jest z kłusującymi psami, bo zarówno psy, jak i niestety my ludzie te reguły dla zwierząt mamy nieczytelne. Ja kiedyś też widziałem takie spotkanie, kiedy jelenie piły wodę,
Na raz podbiegły bardzo blisko mnie i stały dosłownie 3 metry ode mnie, patrząc na to bagienko. Przed wilk, napił się wody i odszedł. I one nie zareagowały, chociaż były bardzo blisko. Z psami, czy polującymi, czy kłusującymi, tak się nie da, bo one gonią do opłodowego. Po prostu przez tysiące lat jeleni i wilki żyją razem i nauczyły się reguł gry. Te reguły szanują, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wiem, że teraz trudno będzie przebić to ujęcie małych wilczków, ale mam takie jeszcze jedno marzenie, które muszę zrealizować, a że chciałbym zrealizować. Nakręcić wilka, który kąpie się w wodzie, wstaje, a później pod słońce otrzepuje, tak jak pies, otrzepuje sierść, ale koniecznie pod słońce, żeby było widać te kropelki wody. To jest takie marzenie, które jak na razie się nie ziściło, ale może się ziści, ponieważ kupiłem taką beczkę do wody na kołach. Bo w zeszłym roku już był problem, w tej kałuży nie było wody. W tym roku już donosiłem na plecach takie bańki 30-litrowe. Donoszenie 30-litrowej bańki jest strasznie trudne, bo jest ciężkie. Trzeba przejść 200 metrów przez las i to za każdym razem inną drogą, żeby nie zrobić ścieżki, bo później, nie wiem, myśliwi, leśnicy zobaczą, że ktoś tam chodzi, pójdą sprawdzić i wypłoszą mi. Także nalewałem te baniaki z wodą, na plecach niosłem, wlewałem, ale to była kropla w morzu potrzeb. Jak zaczną się letnie upały, będę woził wodę i mam nadzieję, że wtedy jak tej wody przywiozę kilka takich beczek, a beczka ma 600 litrów, czyli jak na przykład 2 metry sześcienne, czyli 2 tony wody tam przywiozę w ciągu jednego dnia, to ta woda będzie się dłużej utrzymywać i uda mi się sfilmować to wymarzone trzepanie się pod słońce. No, zobaczymy, zobaczymy. Może się nie uda, może się uda. Zawsze cel jakiś trzeba mieć. Jeżeli interesują Was moje filmy, proszę zasubskrybujcie mój kanał. Co tydzień będę wrzucał nowe filmy, opowiadał o nich i komentował rzeczy, które wydarzyły się w lesie.